Witajcie wszyscy gorąco i serdecznie. A, no i zaczynamy, bo tak jak mówiłem poprzednio, to jest taka 30-minutówka w maksie. Odpowiadam na wszelkie Wasze pytania gramatyczne. Jeżeli tylko takowe macie, to wpisujcie je w komentarzach i chętnie na nie odpowiem albo dzisiaj, jeżeli będziemy mieli czas i zasoby, albo to zostanie na kolejny tydzień. Także dobra. A, więc. Przejdźmy sobie teraz ziu, do naszej małej prezentacji, um, którą przygotowałem. Także pogodowie gramatyczne, idea jest taka, że odpowiadamy na wasze pytania, wszystko w miarę szybko i sprawnie, a przy okazji podaję odpowiedź do zagadki z zeszłego piątku. Zatem nasza zagadka wyglądała w ten sposób. I'm not a fan of political podcasts, bo tydzień temu mówiliśmy, był cały odcinek poświęcony właśnie podcastom, i no, nie akurat politycznych, nie, nie, lubię, nie lubię się denerwować. No i druga osoba, która chciała się zgodzić, że ona również nie lubi politycznych podcastów, musiałaby odpowiedzieć. I teraz ujawniam odpowiedź. Um, możecie chwilkę się zastanowić, jak wy byście odpowiedzieli, napisać w komentarzu ewentualnie, jak byście odpowiedzieli. A prawidłowo jest: me either. Me either. Right? Czyli ja też nie jestem fanem politycznych um, podcastów. I tutaj, co ciekawe, właśnie nie będzie to I, chociaż jest to początek zdania, tylko właśnie me. No a either i wyrazu neither używamy właśnie, żeby się nie zgodzić. Um, także inne opcje, które by też pasowały tutaj, to jest me neither albo ewentualnie neither am I. Neither do I, gdybyśmy mieli inne zdanie. To jest tylko, żeby pokazać konstrukcję. A ewentualnie możemy powiedzieć I like them neither. I teraz przy okazji neither i either. Podam, że jest też alternatywna wymowa, czyli można też powiedzieć bądź usłyszeć either zamiast either oraz neither zamiast neither. Okay? Teraz nie będziemy się zajmowali dzisiaj a, tą konstrukcją, bo nie taki jest temat, tylko chciałem mm, pokazać, jakie są opcje niezgadzania się y, z, z przeczeniem. No bo I'm not a fan jest właśnie przeczeniem. I żeby się zgodzić, możemy użyć albo słówka either, albo neither. I takie mamy opcje. A, można też powiedzieć I'm not a fan, albo I don't. <tuszę> tu zabrakło mi trochę. Poczekajcie, to piszę. I don't like them either. Ok, teraz wszystko gra. No dobra, i do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Przyimki. Przyimków jest cała masa, niestety. Bo to będzie i on, i at, i through, i between, i uh, besides, around, uh, about, i tak dalej, i tak dalej. Um, i, I no niestety niektóre z nich mają bardzo zmienne znaczenie. W zależności od tego, gdzie są zastosowane. Na szczęście te trzy, którymi dzisiaj się zajmiemy, czyli at, on oraz in, mają w miarę stabilne. Znaczenia. I będą one głównie służyć albo do określania lokacji, albo do określania właśnie czasu. My dzisiaj zajmiemy się czasem. Na lokację przyjdzie jeszcze czas. Jeżeli to jest interesujący temat, no to przyjdzie czas za tydzień. A. dobra, więc najpierw chciałbym, żebyście sobie odpowiedzieli tak, jak potraficie, na pytanie: When were you born? Czyli kiedy się urodziliście. Kiedy się urodziliście? Okay, dam wam moment, możecie wziąć długopis, kartkę, spróbować po angielsku oczywiście odpowiedzieć, jakbyście odpowiedzieli na to pytanie: When were you born? Oczywiście. Okej. Okay. I teraz, jeżeli jesteście normalnie myślącą osobą, i tak jak zwykle odpowiada się na to pytanie, to podaliście swój rok urodzenia, miesiąc urodzenia, ewentualnie dzień urodzenia, tak? To jest taka typowa odpowiedź. Urodziłem się, tak jak w moim przypadku, 11 sierpnia 1984 roku. Right? Po angielsku, the 11th of August 1984. Right? Um, ja wypisałem sobie te odpowiedzi tutaj. I teraz, żeby powiedzieć, że urodziłem się w roku 1984, to powiem in 1984. Żeby powiedzieć w sierpniu, to powiem in August. Ale, żeby podać już dzień, to muszę użyć on. On the 11th. Ok? Teraz ciekawie się robi, że te zasady się jakby dziedziczą. Czyli, jeżeli chcę powiedzieć, że urodziłem się w sierpniu 84 to użyję in. I was born in August 1984. Czyli decyduje ta pierwszy element. Jeżeli chcę powiedzieć, że urodziłem się 11 sierpnia, no to już powiemy I was born on the 11th of August 1984. Ewentualnie, I was born on August 11th. Um, tak, bo taka opcja też była. I pomimo tego, że wtedy występuje August, pierwszy w kolejności, to i tak wymieniamy dzień i będzie to on. Ok. I teraz spróbujemy jeszcze bardziej kosmicznie podejść do tematu, bo chcę wam pokazać zależność. Od czego to zależy? Kiedy używamy właśnie in, on, a kiedy at. Uwaga, teraz bardzo tak podałaby osoba, datę urodzenia osoba niesamowicie skrupulatna. Podałaby w którym wieku, w jakiej dekadzie, w którym roku, miesiącu, dniu, dniu, tygodnia, porze, dnia i godzinie. Się urodziła. No, jestem ciekaw, czy wy wiecie takie rzeczy, kiedy się urodziliście z taką precyzją. <laughs> Dajcie znać w komentarzu, czy ktokolwiek w ogóle kojarzy <laughs> aż tak precyzyjnie, kiedy się urodził. I teraz pokolorowałem te, te opcje, żeby było nam troszkę. Łatwiej, więc mamy nasz wiek, dekada, rok i miesiąc, to będą nasze niebieskie. I nie wiem, czy pamiętacie z poprzedniego slajdu, jaki przyimek, czy to było at, on czy in, był używany właśnie przy niebieskim. A może po prostu pamiętacie, jak powiecie, że w, w jakimś miesiącu się urodziliście. Czy to było at, on czy in. <grytanie> Jeżeli wiecie, to jesteście bardzo precyzyjnymi osobami, tak jak powiedziałem. right. więc przy nich użyjemy in. Okay? nasze niebieskie to właśnie będą, ups, zrobimy niebieskie in. I troszkę większe. Dobra. Jeżeli mamy. Dni, dni, jeżeli występuje dzień, tak jak było tam 11, albo dzień tygodnia, czyli w poniedziałek, w środę, w czwartek i tak dalej, to użyjemy tak jak było tam jedenastego, być może pamiętacie, i to było on. On sobie zrobimy takie. No a z tych trzech opcji zostaje nam at jako ostatnie zrobimy sobie na zielono, żeby nam się zgadzały kolorki. In, on i at. Czyli teraz pytanie dla spostrzegawczych. Jaka jest zależność pomiędzy tymi właśnie przyimkami? Czyli jak schodzimy sobie od wieku do godziny, to jaką dostrzegacie tutaj zależność? Mam nadzieję, że jest to dość klarowne, że schodzimy od ogółu do szczegółu. Czyli My sobie zrobiliśmy tutaj, ja zrobiłem taki schemat kółkowy. Jeżeli mamy rzeczy niesamowicie specyficzne, czyli właśnie godzinę, porę dnia, tak, tam gdzie jest bardzo precyzyjnym trzeba być, to będziemy mieli at. Jeżeli mamy trochę więcej przestrzeni, tak, trochę więcej nam to czasu zajmowało. Tak jak dzień, on Monday, on Wednesday, on Friday, to użyjemy właśnie on. Jeżeli e, chcemy być bardzo ogólni, to użyjemy in, czyli w XX wieku in the 20th century. E, w 80. latach in the 80s. Okay? Nasze przykłady wypisałem właśnie tutaj. Czyli mamy właśnie in 2020, w 20, e, 2020. Roku, tak? Rok, który na pewno przejdzie do historii. In the past, nawet możemy powiedzieć w przeszłości, czy in the future. Tak? czyli bardzo daleko idące. Teraz trzeba troszkę uważać, bo mamy na przykład weeks, tak, tygodnie i in five weeks, co oznacza za pięć tygodni, in autumn, jesienią, czy in the summer, tak, latem jeżdżę na wakacje, a czy in September, okay? Czyli wszystkie te duże takie jednostki czasu, to właśnie będzie in. Dni i daty, to jest ten punkt przełomowy i wtedy stosujemy on. czyli będzie on Monday. On 28th of September. Będzie też wszystkie święta, jeżeli w nazwie mają day, bo wtedy atakujemy konkretny punkt. Czyli on Christmas Day, w Boże Narodzenie, a w nowy rok. On New Year's Day. Albo po prostu on New Year's. To oznacza 1 stycznia, bo to znowuż jest konkretna nazwa jednego dnia. Um, też on my birthday. To jest konkretny dzień. Możemy spokojnie zastąpić go mówiąc w moim przypadku 11 sierpnia. Ok? Um, dobra. O, widzę, że mam on 28 september. Dwa razy. To wykasujemy. Dobrze, i tutaj jest z gwiazdką on the weekend. I jest on z gwiazdką, ponieważ jest to amerykańskie określenie. Amerykanie powiedzą on the weekend. Dla Brytyjczyków to jest at the weekend. I znajduje się właśnie w tych ostatniej kategorii, czyli będzie w godzinach. At 9 p.m., at noon, bo noon to jest południe, podobnie będzie z północą. To jest jeden tylko punkcik. I im bardziej jesteśmy specyficzni, tym właśnie będziemy więc bardziej używali at. No i właśnie at the weekend, czy at Christmas, czyli w święta. All right? Dobra, czyli takie są ogólne zasady. Czy są jakieś pytania spostrzeżenia? Czy jest to relatywnie łatwe do zapamiętania? Czyli najbardziej ogólne? In, potem mamy on, a najbardziej precyzyjne at. I łatwo jest on pamiętać, jeśli chodzi o godzinę, tak? To jest dość proste, że o ósmej się widzimy to mamy dość zakodowane w głowie większość osób, że jest at 8 o'clock. Więc godziny bardziej specyficznie at. Right? No dobra, to jak to już wiemy, to przejdźmy sobie do wyjątków, bo niestety kilka z nich jest. E, więc wyjątki, które warto zapamiętać, to będą pory dnia. I pory dnia pasowałoby, żeby były gdzieś no, pomiędzy on, tak? Pomiędzy dniem a godziną, at, e, a, a, a one mają po sobie in. Czyli jest in the morning, in the afternoon, in the evening. Czyli odpowiednio rano, um, po południu, wieczorem. No i kolejny wyjątek w nocy. Noc to też jest pora dnia, ale będzie miała at night. Chociaż możemy też powiedzieć in the night, nocą, i to też jest ok. No i nasze at the weekend, które jest z gwiazdką, bo możemy powiedzieć zarówno at the weekend, tak jak zrobi to Brytyjczyk, albo on the weekend, tak zrobi to Amerykanin. No dobra, to zbieramy te nasze informacje i nasze kolorki, i spróbujcie odpowiedzieć sobie teraz, kiedy wy się urodziliście czyli użyć odpowiedniego przyimka albo in, albo at, albo on i jednej z tych opcji. Dla przykładu, jeżeli chcemy podać wiek no to urodziłem się w XX wieku. Dla nas wszystkich to będzie wyglądało identycznie. I was born in the 20th century. I możemy to ustnie sobie powiedzieć, tak? In the 20th century. W początku nie musimy nawet robić, żeby było troszkę szybciej. Więc pytanie: jak powiecie z dekadą? Jeżeli mamy jakiegoś ochotnika i potrafisz szybko napisać, dekady piszemy na przykład w latach dwudziestych, to będzie w ten sposób. I s na końcu, i to czytamy in the twenties. In the twenties, w latach dwudziestych. Także czekam na ochotnika, w której dekadzie się urodziliście. Dobra, czyli mamy nasze in. To teraz przećwiczę sobie z rokiem, z miesiącem. No właśnie, z miesiącem to było in czy on? Pięknie, dobrze, czyli pamiętamy. No to został nam dzień tygodnia. Jeżeli wiecie, w jaki dzień tygodnia się urodziliście, to napiszcie albo powiedzcie przynajmniej na głos: Urodziłem się w niedzielę. <laughs> na przykład, ja nie mam pojęcia, wymyśliłem swoje odpowiedzi. No i zostało to najciekawsze, chyba, czyli pora dnia. I teraz wybierzcie sobie porę dnia, czy urodziliście się rano, wieczorem, czy po południu. Dobra. No i godzinę i porę dnia. Teraz tak. Porę dnia, tak jak mówiłem, jest podchwytliwe, bo ja je zaznaczyłem na zielono, ale. Pyp. One są często, gęsto wyjątkiem, tak? Czyli normalnie będzie. Porę dnia powinny mieć at, ale będziemy mówić in the evening, in the morning um, i tak dalej. Ewentualnie at night. No i godziny będzie właśnie nasze ad. Także mam nadzieję, że takie proste ćwiczonko, ale pozwoli wam zapamiętać, gdzie są te punkty um, zmienne, tak? Czyli do miesiąca mamy in i wszystkie te duże, duże okresy z miesiącem włącznie. E, pory roku też in, no bo są większe niż jeden miesiąc, tak? Bo to jest kwartał. E, w kwartał też będzie in zresztą, okej? Okay? Potem mamy dni i dni tygodnia, czyli dokładne e, K kartki z kalendarza, tak? Można to sobie zapamiętać. Nie? Jak mamy taką zrywany kalendarz i to jest jedna taka zerwana kartka, to to właśnie będzie on. Jeżeli to jest kartka z waszymi urodzinami, to to też będzie on. Jeżeli to był czwartek, to to też będzie on. Natomiast y, pory dnia już są wyjątkiem i godziny wszystkie to będzie at. Czyli od ogółu do szczegółu. szczegółu. Wiesia też napisała in april on the 12 at 7.30 a.m. Pięknie. Great job. No dobra, to na koniec przygotowałem dla Was mały quizik. Tutaj odpalimy sobie krótkie jakieś odliczanie. Um, ile Wam czasu mogę dać? Za dwie minutki Wam dam na zrobienie tego quizu, czyli A, B, C, D. To odliczanie. Ja już tutaj ustawiam jakąś muzyczkę w tło i możecie sobie zrobić um, właśnie taki mały quiz. A, muzyczka. Alright, guys. No i muzeczka się skończyła, i czas też się niestety skończył na robienie quizu. Nie widziałem odpowiedzi, więc zakładam, że wszyscy bardzo intensywnie pracowali i się zmuszczali. O, Gosia wpisała swoje odpowiedzi. okej. Okay. ja już podaję i każdy może sobie sprawdzić. Uwaga, 3, 2, 1. Pyp. Tak wyglądają odpowiedzi. Przetłumaczmy sobie jeszcze te zdania, żebyśmy mieli pewność, co i gdzie. We are meeting them. Spotykamy. Ich na święta. I to będzie at Christmas. Z tego, co tam przeobserwowałem. Dobra. Okej. Okay. Tak, at Christmas. Y, święta, jeżeli nie mają wyrazu day w sobie, to będą at, czyli at Easter, at Christmas. No chyba, że spotykamy się w day, Christmas Day. To wtedy jak najbardziej on Christmas day. Drugie, my son was born, i tutaj mam nadzieję, że nie było um, problemu. To będzie in. Gosia, smutna twarz. I know. Ale pamiętamy, learning from mistakes. Błędy są po to, żebyśmy się uczyli z nich. Mam nadzieję, że już zapamiętamy po prostu, um, że to tak wygląda, że jest. Święta są podchwytliwe. I know. It's at Christmas, um, a, ale on Christmas. Day. No dobrze. Um, <dobra>, Dobra. My son was born in 2016. Tutaj y, dostają chyba wszyscy punkt. They are going on holiday in two weeks, czyli za dwa tygodnie. Tam podkreślałem, że ten um, okres jest taki dłuższy, to znaczy za jakiś czas, czyli in two weeks i zawsze, jeżeli mamy za jakiś czas, to będzie in. Widzimy się za pięć minut, pomimo tego, że pięć minut się wydaje drobne, to będzie in five minutes. All right. Mam wizytę u dentysty. I have a dentist appointment at 7pm i piątka. We have next English grammar meeting on Monday. No dobrze, 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 dobrze. I to są nasze Odpowiedzi. A ja teraz sobie przełączę się już na. na moją piękną twarz z niesamowitym oświetleniem i refleksem od szafki, który muszę zniwelować na następne nasze spotkanie. Um, kochani, mam nadzieję, że to troszkę pomogło. Jak widzicie, wiedzieć, a, a, a używać to są bardzo różne, niestety, rzeczy. Mam nadzieję, że ten element teorii po prostu pozwoli Wam Pokazać, że akurat przy tych przyimkach jest pewna zależność. Tak, mamy tą zasadę od ogółu do szczegółu. Oczywiście to jest tylko wycinek, niestety przyimków, bo rozmawiamy tylko o momentach, gdy mówią one o czasie. Jeżeli chcecie, to za tydzień możemy zrobić o lokacji, bo zasada jest tak naprawdę bardzo analogiczna i szybko Wam powinno pójść. No a teraz jest element practice, practice, practice. Myślę, że ta analogia do podawania naszej daty urodzin okazuje się przydatna. No i możemy sobie ćwiczyć, kiedy urodził się ktoś z naszej rodziny i po prostu wypytywać, tak? Kiedyś urodziłeś? A czy pamiętasz godzinę? Pamiętam, to powiedz. O, I my tłumaczymy na angielski, tak? Że tam at 8.30 w poniedziałek, on Monday. Um, na koniec dodam, oczywiście, że przymierzam się do um, zrobienia właśnie takiego kursu gramatycznego, i z tego co widziałem w ankietach, to przyimki są taką sporą bolączką. Zresztą cały temat jest poruszony tylko dlatego, że jedno z Was zadała to pytanie właśnie o przyimki. I z tego co widzę w kursie, w ankietach kursowych, których nie analizowałem jeszcze w pełni, to właśnie przyimki są rzeczą no. Trudno. Kurs będzie od podstaw, ale myślę, że sporo tych przyjmków tam uda nam się wcisnąć. Chcę się z Wami spotkać jeszcze co najmniej dwukrotnie, bo to jest nasze drugie spotkanie. No a jeżeli te spotkania się przyjmą um, tak jak to dzisiejsze, no to będziemy się spotykać regularnie. Right, guys? Dziękuję Wam ślicznie. Na koniec puszczam jeszcze samochodzik, czyli nasze pogotowie, które. Wjeżdża. <laughs> I yy, widzimy się za tydzień też o godzinie 21. A jeżeli jesteście patronami, to, to wcześniej na potężniejszą grę. A w takim razie, w Quizlet Live. Right guys. Take care. Bye.